Dallas w stanie Teksas 20 sierpnia 1966. Tego dnia w rodzinie Abbottów musiało panować duże zamieszanie. Caroline urodziła bowiem syna, małego Darrella Lensa. W domu na szczęśliwą mamę i nowonarodzonego potomka czekał Jerry, dumny tata oraz mający niespełna 2,5 roku brat, Vinnie Paul. Kiedy głową rodziny jest gitarzysta, autor piosenek i producent muzyki country zarazem, to nie ma wyjścia. Jego dzieci muszą nasiąknąć muzyką od pierwszych dni. I choć Darrell i Vinnie dorastali w domu pełnym dźwięków, to oczywiście pierwsze lata mijały im przede wszystkim na zabawie. Darrell upodobał sobie przede wszystkim rower i deskorolkę. Potrafił jeździć na nich całymi dniami i zdarzało mu się zajeżdżać do studia taty, gdzie obserwował pracę muzyków. Mógł mieć wtedy jakieś 11 lat. I nagle postanowił, że zostanie perkusistą. Na drodze do kariery stanął mu starszy brat, który także chciał zasiąść za bębnami. Jak wspomina w jednym z wywiadów Jerry Abbott, Vinnie Paul szybko wybił z głowy Darrellowi perkusję i w ten sposób w rodzinie pojawił się kolejny gitarzysta. Jego pierwszym instrumentem była kopia Les Paula Hondo, którą dostał na 13 urodziny. Jak mówił sam Darrell, to był wybór między instrumentem a nowym rowerem. Zaczął naukę gry. Jego idolami szybko stali się nie muzycy country, ale hardrockowcy. Eddie Van Halen, Randy Rhoads z kapeli Ozziego Osborna, a przede wszystkim Ace z zespołu Kiss. Bywało nawet, że Darrell malował sobie twarz w charakterystyczne dla Kissów malunki, zakładał specjalny strój i występował tak przed rodzicami. Oczywiście nie sam, a wspólnie z bratem perkusistą. Tak grali na przykład Rock and Roll All Night. Choć jak wspomina Jerry Abbott, pierwszym utworem, który wykonali razem, był klasyk Smoke on the Water. W końcu przyszedł czas na założenie pierwszego prawdziwego zespołu. To było w 1981 roku, kiedy Darrell miał 15 lat, a kiedy miał 17, grał naprawdę niesamowite solówki. Wtedy też Pantera, bo taką nazwę przyjął zespół, nagrał swoją pierwszą płytę zatytułowaną Metal Magic. Za jej produkcję odpowiadał oczywiście ojciec Darrella i Vinniego Paula, Jerry Abbott. Oprócz braci w kapeli grał Rex Brown na basie, a za wokal odpowiadał wtedy Terry Glaze. W tym składzie nagrali jeszcze dwie płyty, Projects in the Jungle oraz I Am the Night, oczywiście pod czujnym okiem Jerry'ego Abbotta, ojca braci. Po niej nastąpiła zmiana na miejscu wokalisty, do Pantery dołączył Phil Anselmo. Dla zespołu braci Abbott był to punkt zwrotny. W 1988 roku zespół nagrał krążek Power Metal, który zainteresował producenta Terry'ego Data. To pod jego okiem Darrell wraz z zespołem nagrał płytę Cowboys from Hell i w 1991 roku wyruszył w trasę koncertową po całym świecie. Podczas niej w Moskwie na Monster of Rock został zarejestrowany m.in. utwór Domination, który do dziś można podziwiać na teledysku. Wtedy jeszcze młodszy z braci Abbott nosił ksywkę Diamond Darrell. Tak podpisał się także jeszcze na płycie Vulgar Display of Power, ale na kolejnym krążku wystąpił już jako Dimebag Darrell.